Ogólnie powiem wam, że miałem robić takiego vloga typu co zrobić pierwszej doby w Bangkoku po wylocie, po przylocie, ale powiem wam, że jednak, że jak się ląduje rano w Bangkoku, no to kurczę, nie ma się mocy, nie ma się mocy. Więc dzisiaj taki bardziej na spokojnie ten vlog. O, 7-Eleven jest, o 7-Eleven, najlepszy sklep na świecie. Także ten dzisiaj vlog na spokojnie, a jutro lecimy, a to będzie niespodzianka. Także jedziemy dalej. Witajcie kochani na kanale Przez Świat w Japonkach. Po 3 latach w końcu udało mi się znowu tutaj przylecieć. Znowu, mówię znowu, bo wy nie wiecie, ja już tu byłem 3 razy. Kto mnie followuje na Instagramie, to wie. No a teraz przyleciałem bardziej dla was, żeby coś ponagrywać, żeby zrobić vlogi, bo te vlogi to u mnie różnie bywały. Zawsze były jakieś imprezki i się nie udawało po prostu. Więc teraz próbuję. A co? Pierwsza rzecz. Co robimy? Idziemy na policję. W Bangkoku jesteśmy i jedziemy na policję, tak? Właśnie jestem na policji w sprawie zagubionej torebki. Znaleźliśmy torebkę na metrze. No i teraz rozwiązujemy sprawę papierkową, robotę robimy i jedziemy dalej. I zaczynam oczywiście od posterunku policji, no bo jak inaczej, ja mam takie zawsze szczęście, że muszę od posterunków zaczynać. A tak naprawdę nic się nie stało, po prostu znaleźliśmy torebkę w metrze, w pociągu z lotniska, no i po prostu trzeba było zanieść gdzieś to, a najlepszym będzie właśnie miejscem posterunek policji. Także idziemy dalej i zaraz do was wracam. Już jesteśmy w taksówce do hotelu. Troszkę jesteśmy zmęczeni po podróży, a jest dopiero 9 rano, nie spaliśmy nic. Także jedziemy zrobić check-in i będziemy niedaleko właśnie najbardziej popularnej ulicy w Bangkoku, czyli Khao San Road. Jak ktoś wie, może już ktoś wie, może ktoś nie wie, to będzie wiedział. No, idziemy check-in zrobić i zobaczymy co dalej. No i jesteśmy już po check-inie, troszkę się zdrzemnęliśmy, 3 godzinki, 4 chyba. I no, idziemy w stronę Khao San Road. A ogólnie to jesteśmy, jak ktoś nie wie, to jesteśmy w starym Bangkoku, właśnie okolicy Khao San Road. Także zobaczymy teraz okolicę, ja też tu byłem, ja wiem jak jest, ale wy jeszcze nie wiecie. Zapraszam do obadania. Idziemy taką alejką, Rambutry się nazywa. Polecam tutaj hotele, ponieważ przy samej ulicy Khao San Road będziecie mieli bardzo duży hałas wieczorem, a tutaj jest tak zawsze spokojnie. Jest taka alejka, jest kilka hoteli, kilkanaście nawet. I jest spokojniej, a do Khao San Road mamy zaledwie tam, nie wiem, 5 minut drogi może z buta. Także widzicie, tak to mniej więcej tu wygląda, że polecam tutaj mieć hotel właśnie na Rambutri Ali. No i kontynuacja Rambutri Ali, to jest równoległa do właśnie do Khao San Road. Tutaj bardziej takie spokojniejsze są klimaty, jakieś bardziej, żeby coś zjeść, jakieś ciuszki. Tyle. No i tak wygląda ulica Khao San Road za dnia, czyli jest jeszcze godzina 17, jeszcze za dużo się tu nie dzieje. Są tylko jakieś stragany, no prawie bym samochód przejechał, stragany, jakieś jedzenie, masaże i takie tam różne. A po godzinie 19 zaczynają się otwierać kluby, jak się trochę ściemni. Kluby zaczynają grać muzykę, ludzie zaczynają się schodzić i ulica zaczyna żyć.
Także to jest taka najbardziej, można powiedzieć, popularna ulica, najbardziej imprezowa ulica dla, kiedyś, niegdyś dla backpackersów, teraz to praktycznie dla wszystkich. Także będzie się działo. Nie wiem, czy dotrwamy, bo jesteśmy zmęczeni, ale zobaczymy. I proszę Państwa, tak wygląda ulica Koh Samrot za dnia, a tak za nocy. No i witamy. Jesteśmy teraz wieczorową porą na Koh Samrot. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Jakie są kluby potwierane. Czy ja tu wiem, jak to jest, ale wy nie wiecie, także oglądajcie. Stragany, jak dalej, jak widać, dalej są. A bo jest dopiero godzina, żeby wam nie skłamać, 19:30. Więc jeszcze na razie się dużo nie dzieje, ale już powoli. O, tutaj jakaś muzyczka, jeszcze ludzi za bardzo nie ma. Za wcześnie trochę. Nie wiem, czy my dotrwamy do tych późnych godzin. Bo trzeba rano wstać jutro. Mamy jutro tripa. Wyjeżdżamy z Bangkoku. Ale to jeszcze niespodzianka będzie. O, myślę, że w następnym odcinku dopiero. Ta ulica jest tylko, mówię, bardziej taka znana z imprez i z traganów, marketu jakiegoś takiego. Muszę tutaj różne rzeczy zjeść. Ruch samochodów powinien być tu wstrzymany i chyba jest, tylko ci ludzie, którzy muszą dojechać, dostarczyć swoje jakieś towary, no to wtedy są puszczani na ulicę, ale tak ogólnie jest ulica zamknięta. Dla turystów właśnie, tylko po to, żeby był, gdzie ludzie mogli tutaj się bawić. Ktoś, jak ma ochotę, może spróbować różnego rodzaju robaczki, pająki. Troszkę już zagęszcza się tutaj towarzystwo, więcej klubów głośniejszych. Nie wiem, czy mnie będzie słychać. Chyba pójdziemy na drinka, no bo co innego robić tutaj. Trawa, dziecko za legalizowane w Tajlandii, ale ja nie palę, na szczęście zdarzało się, ale nie palę. Widzicie, jak ta ulica potrafi się zamienić ze spokojnej, handlowej ulicy do takiego właśnie chaosu, coś pięknego. Ta ulica jest niesamowita, zawsze mnie rozpierdzielała, za przeproszeniem, jak tu byłem. Bywałem tu już kilka razy w Tajlandii, więc zawsze moja noga tu musi przynajmniej na jedną noc stąpić. No, usiedliśmy na chwilkę sobie w restauracji, bo już naprawdę nie możemy. Oczywiście wjechał nam najlepsze piwko w Tajlandii. Na drugim miejscu myślę, że jest Inga, a na trzecim ostatnim Chang, jak oni tam mówią. No i kawka, bo 7-Eleven oczywiście najlepsza kawka. Bo w Tajlandii to ciężko zawsze o kawę dobrą, także 7-Eleven tak przebija chyba wszystkich. Proszę Państwa, wjechała nam tutaj zupka Tom Yum Kung, czyli zupka Tom Yum z krewetkami. To jest jakby pierwsze danie, którego musicie zawsze spróbować. To mi zawsze przypomina mi to Tajlandię. To jest zawsze pierwsze danie, które próbuję, jak tylko przylatuję do Tajlandii. Słodko, kwaśna, ostra zupa. Przepiękna. Także polecam. Teraz macie Rambutri Ali. Jak już jest wieczór. Troszkę głośniej jest. W restauracjach też trochę więcej ludzi.
Tu jest bardzo ciekawa restauracja, bar. I tutaj macie teraz tą naszą uliczkę, która prowadzi do hotelu i sami zauważycie, jak jest spokojnie tutaj. Jednak warto tutaj wziąć hotel, bo jest zaledwie, mówię, 2-3, nawet może 5 minut do Khao San Road, a jest spokój, na pewno odpoczniecie w hotelu, a jak ktoś by wziął jakikolwiek hotel przy samym Khao San Road, no to nie odpoczniecie, to tylko tam będzie impreza i hałas. I zobaczcie, nawet świątecznie jest dosyć, światełka różne. Taka ciekawostka, w Tajlandii jest 1% chrześcijanów, tylko chrześcijanów, jak to się mówi, a pomimo tego obchodzą jakoś te Boże Narodzenie i w sumie są dosyć tutaj hucznie, dosyć hucznie obchodzą, różne są festiwale i tak dalej, także jakby ktoś tam myślał, że to pod turystów jest robione tutaj te światełka i to wszystko, no to nie, no to oni dla siebie też obchodzą. Ale no, nie jest to takie święto jak u nas, że zamykają wszystko. Jest większość rzeczy pootwierana. To może być dla turystów, pod turystów, no ale to też jest ich biznes. No, Tajlandzie jest z turystyki, więc dla nich Boże Narodzenie to jest święto, ale takie, że wszystko i tak jest otwarte. Także można śmiało wyjść na miasto, nie trzeba siedzieć w domu i jeść kolacji wigilijnej, tylko śmiało uderzyć na miasto i się bawić. Dobra, my wchodzimy do hotelu, idę zanieść klapki i później idziemy na miasto jeszcze na Khao San Road. Chyba tam już zostaniemy dzisiaj i idziemy się napić troszkę. Celebrować te Christmas party, Christmas Boże Narodzenie. Dobra. Tutaj, tak? A tutaj. A tutaj jedna z głównych ulic w starym Bangkoku i zobaczcie te palmy przystrojone światłami. Coś pięknego. Pięknie. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że ogólnie dzisiaj mamy Wigilię Bożego Narodzenia. Więc no tak niestety będziemy spędzać Wigilię. Idziemy do baru, no już jedliśmy jakąś tam kolację, to co widzieliście wcześniej. Zupkę tajską. Jakieś tam inne dania były jeszcze. A teraz idziemy się napić. No taka inna troszkę Wigilia. W stylu tajskim, w stylu azjatyckim, nie europejskim. Także chodźcie z nami do baru, zobaczyć co tam dają. Zobacz jaki homar duży. Większy od mojej dłoni. Trzy razy. Seafood, uwielbiam seafood. Ale dzisiaj już nie będziemy nic jeść. No i mamy wiadereczka. Wiadereczka są najlepsze. 150 batów i macie dobrą najebeczkę. Thank you.
wolny. Pierwszej nocy, na której wylądujecie, przejechać się tuk-tukiem, co najmniej kilometr, żeby poczuć ten powiew wiatru. Tak jest? Tak jest. Tak jest. Nieważne gdzie, po prostu żeby się przejechać. Nie musicie mieć specjalnie jakiegoś konkretnego celu, tylko po prostu powiedzieć panu, zawieź mnie gdzieś za 100 batów i wróć z powrotem. I on cię zawiezie, także to jest najlepszy. Nie powiem, że najlepszy transport w Bangkoku, ale taki najbardziej fancy, czyli taki najbardziej urozmaicony. A jeżeli chodzi o najszybszy transport, to jest transport motocyklem Grab Bike, czyli zamawiacie sobie motocykl, jedziecie sobie z kolesiem, który jedzie motocyklem i tyle. Chodzi o to, żeby właśnie przejechać się. Żeby się przejechać, poczuć. Ten wiatr we włosach. Tak. Tą atmosferę. Teraz się rozpędzimy. Myśmy znaleźli opcję za 300 batów. Pan nas zawiedzie do Chinatown i z powrotem. Także nie będziemy się... Są korki. Nie, ale korki zaraz, ale pojedziemy sobie. Dobra. Także to jest kolejna rzecz, którą można zrobić, ale ja wam tego nie mówię rzeczywiście, tak? I ten hałas. Podłączyłem się przez Bluetooth i możecie swoją muzykę puszczać. Także ja puszczam, nie wiem czy będzie to nagrane, ale ja puszczę swoją muzykę teraz. Trzymajcie się. Właśnie teraz puszczamy muzykę z telefonu na tuk-tuku. Zdecydowałem się na to, żeby zjeść tego z
skorpiona, malutkiego co prawda. Skorpion. Skorpion. Nie wiem jak to smakuje, ze słyszenia wiem, że to smakuje jak taki chicken, ale taki niedopieczony, więc spróbuję. Jeżeli umrę dzisiaj, no to Ewelina przejmuje mój kanał, a jeśli będzie ok, to jutro wam nagram nowy film. Także enjoy. Robię to, tak, dziękuję. Tak. Jest Scorpio, tak? Widać dobrze na filmie? Scorpio. No poison? Okej. No poison. Czy? Kurwa, najebałem się chyba. Kurwa. Taki spalony węgiel. Chrupka taka. Skarpeta spalona. A czy jest ok, ale dupy nie urywa. Nie ty tak. Nie mój kind of taste. A czy jest co? Czy jakby kurwa był spalony, spalona skóra czegoś? Spalona skóra węża. Jest ok, ale... Nie mój klimat smakowy. Czuję, że jest jakieś... Coś jest nie tak w tym. Tak jest... Czuję dżunglę. Łatwa. Nie, nie jest taki stajemnicy smak, nie? Tak jakby swoje skarpety jadł, nie? Takie, które są noszone przez minimum tydzień. I taki nie miałem, ale próbuję sobie to wyobrazić. Smak jest taki typowo dżunglowy, czyli jakbyś jadła suszone liście, o, coś takiego. Nie czuję ten smak, bo ja. Ostatni przystanek! Kończymy ten dzień, tą dobę z kanapką from 7-Eleven, z szynką i z serem. Jutro się widzimy w nowym odcinku. Jak tam kanapka smakuje? Ale dobra. Także 7-Eleven wymiata i tak. Cokolwiek by się działo. Żegnamy się z wami. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!